Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale Sezon Literacki w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie odcinek, który obiecałam Wam w listopadzie, tak więc już kawałek czasu temu, a porozmawiamy sobie o książce Była arabską stewardesą Marcina Margielewskiego. Jeżeli nie jesteście ze mną tutaj od dzisiaj, to doskonale wiecie, jaki jest mój stosunek do tej książki, ponieważ w trakcie jej czytania pisałam o niej sporo na Instagramie, wrzucałam różne fragmenty, ale też wypowiadałam się o niej tutaj na kanale przy różnych okazjach, przy podsumowaniu miesiąca i przy najgorszych książkach roku, ponieważ ta książka zasłużyła właśnie na to niechlubne miano. Tutaj mam, jak widzicie, mnóstwo znaczników, tak więc no jest o czym opowiadać. Myślę, że chyba nie przejdę przez wszystkie z nich, bo zajęłoby nam to bardzo dużo czasu, a ta książka to jest po prostu absurd na absurdzie. Ale właśnie dzisiaj w tym filmie chciałabym tak dogłębniej wyjaśnić to, co w tej książce mi zgrzyta, to, co w tej książce mi się nie podoba i dlaczego przede wszystkim ja nie wierzę, że jest to prawdziwa historia. Książka Była arabską stewardesą to coś, co stoi w księgarniach i zaklasyfikowana jest jako literatura faktu. I właśnie to boli mnie najbardziej, ponieważ gdyby to była książka luźno inspirowana faktami, gdyby to była książka, która przedstawia jakąś prawdziwą historię, ale w fabularyzowany sposób, to ja bym była w stanie przejść obok tego dosyć obojętnie, natomiast ta historia jest przedstawiona właśnie jako literatura faktu, więc mamy tutaj do czynienia w pewnym sensie ze wspomnieniami, ponieważ głównym tematem tej książki są wspomnienia bohaterki, która była stewardesą w Dubaju i opowiada o koszmarze, który ją tam spotkał. Od razu chciałabym to zaznaczyć, ja to już mówiłam w innym filmie, ale po prostu chciałabym odeprzeć takie komentarze, że to, że mi się coś nie zdarzyło, to nie znaczy, że to się nie dzieje naprawdę. Tak, ja to wiem i nie twierdzę, że taka historia nie mogła się komuś kiedyś przydarzyć, albo może podobna, bo nie kropka w kropkę. Nie tylko w tym kraju, bo takich ludzi można znaleźć tak naprawdę wszędzie na świecie. Ale to, co Wam tutaj chcę przedstawić, to mój problem z zaufaniem autorowi, ponieważ jest tutaj dużo takich elementów, które nie mają wielkiego znaczenia, a są użyte tylko po to, żeby budować atmosferę napięcia, żeby przedstawić ten kraj, a właściwie bardziej sam Dubaj, jako takie miejsce, które nie nadaje się do życia, miejsce, gdzie każdego czeka jakiś straszliwy koniec, gdzie na każdego po prostu czeka coś złego. I chciałam się tutaj głównie skupić na tych faktach, do których ja jestem w stanie się odnieść, czyli do tych, które dotyczą pracy stewardesy, ponieważ to jestem w stanie zweryfikować, wiem, co tutaj jest prawdą, a co nie jest. Wspomnę też trochę o różnych sytuacjach w tej książce, ale te fragmenty to będzie wyłącznie moja opinia i moje odczucia, natomiast zacznę od właśnie takich faktów, które wiem po prostu, że są nieprawdziwe. No i ogólnie podyskutujemy sobie na temat tego, jak ta praca rzeczywiście wygląda i jak to wychodzi w zderzeniu z informacjami zawartymi w tej właśnie książce. I zanim zaczniemy, zanim przejdziemy do konkretów, to chciałam zaznaczyć, że w tym filmie pojawi się mnóstwo spoilerów dotyczących treści tej książki, ponieważ ja będę czytać te fragmenty, będę Wam te fragmenty pokazywać. Jak widzicie, te fragmenty mam zaznaczone na przestrzeni całej książki, także pod koniec. Będę również mówić o zakończeniu tej książki. Tak więc jeżeli macie w planach tę książkę, to wróćcie tutaj dopiero, kiedy ją przeczytacie. A jeżeli nie chcecie jej czytać, a po prostu chcielibyście się dowiedzieć, o czym ona jest, no to zapraszam do oglądania. I zacznę od tego, że cała książka zaczyna się stwierdzeniem, że jest to praca, która nierzadko bywa koszmarem i tutaj cytat. Ich praca, pożądana przez wielu, ma jednak też ciemne oblicze. Pewnie dlatego nie stronią od alkoholu i imprezują, jakby zaraz miał się skończyć świat. W ten sposób odreagowują trudy idealnej pracy, która nierzadko jest prawdziwym koszmarem. Tutaj autor już z góry mówi, że praca stewardesy w arabskiej linii lotniczej to nierzadko jest prawdziwy koszmar. Mimo to dziewczyny z całego świata walczą o tę posadę, bardzo chcą spróbować takiego życia, bardzo chcą go doświadczyć, a wiele kobiet, które tam jest, i nie tylko kobiet, bo to jest również praca popularna wśród mężczyzn, wiele stewardes i stewardów zostaje tam na długie lata, zakłada rodziny i po prostu osadza się już w tych krajach i pracuje tam najdłużej jak może. Mitem jest to, że stewardesami czy stewardami mogą być też tylko młodzi ludzie, ponieważ no, z wiekiem po prostu się awansuje. I spotkałam w czasie swojej krótkiej kariery lotniczej mnóstwo stewardów i stewardes, około 50-60-letnich, którzy pracowali po prostu już jako szefowie pokładu, czyli ta najwyższa pozycja, jaka jest możliwa, jeśli chodzi o personel pokładowy. Również jeżeli mówimy tutaj o tym, że ta praca nierzadko jest koszmarem i że to jest ogólnie znana prawda, to dziwi mnie to, że główna bohaterka w ogóle na tą pracę się zdecydowała, że tam pojechała. I nie tylko główna bohaterka, w ogóle, że ludzie decydują się na tą pracę, ponieważ nawet jeżeli nie jesteśmy tego do końca świadomi na samym początku, to gdyby to rzeczywiście było tak straszne, jak tutaj jest przedstawione, no to łatwo byłoby chyba to dostrzec po jakimś czasie. To prawda, że pierwszą umowę podpisuje się na 3 lata, natomiast tę umowę można w dowolnym momencie zerwać, więc jeżeli komuś jest tam tak źle i uważa tą pracę za koszmar, no to bez problemu może wrócić. Nikt tam nikogo nie więzi, nikt nikogo nie trzyma na siłę. Taką 3-letnią umowę można w dowolnym momencie przed upływem tego czasu wypowiedzieć z miesięcznym okresem wypowiedzenia i nie ma z tego powodu żadnych konsekwencji poza pierwszym rokiem. W czasie pierwszego roku trzeba zapłacić jakąś tam kwotę za szkolenie i za wyposażenie, które firma daje nam na początek, czyli jakieś tam naczynia, pościel,
tego typu rzeczy. Natomiast nie są to tak horrendalne sumy, żeby stewardessie, która po kilku miesiącach pracy zarobiła już jakieś pieniądze, nie było stać na pokrycie tych kosztów. No dobrze, skupmy się teraz w ogóle na tym, dlaczego tak bardzo osobiście podchodzę do tej książki. A mianowicie, mimo to, że tutaj nazwa linii jest zmieniona na Arab Air, jest to oczywiste, że mówimy o linii lotniczej Emirates. Skąd to wiemy? Oczywiście okładka już bardzo mocno sugeruje, ponieważ jest to żywcem wzięty mundur tej linii lotniczej, jedynie są kolory zmienione, no i tutaj oczywiście logo jest przypadkowe zupełnie, nie ma tego loga, które powinno być, no ale łatwo po samej okładce się domyślić. Ale poza tym mam tutaj też kilka fragmentów, które wskazują na to, że jest to właśnie ta linia lotnicza. Zaraz Wam je przytoczę, ale zanim o tym, to warto pamiętać, że cała akcja toczy się w Dubaju, tam jest baza tej linii lotniczej, a jedyną linią lotniczą, która nie jest low costem, bo jest tam jeszcze low costy, jest właśnie linia lotnicza Emirates, która ma bazę w Dubaju. Tak więc już po samym miejscu akcji bardzo łatwo się domyślić, ale jeszcze dla potwierdzenia tego faktu, że jest to właśnie ta linia, przytoczę tutaj pewne fragmenty. Mamy tutaj sytuację, w którym bohaterka książki trafia na szkolenie i jest taki fragment. Kazano nam nałożyć identyczne czerwone polówki, podzielono nas na kilkuosobowe grupy i ruszyliśmy po wiedzę. I tak rzeczywiście jest, podczas szkolenia, zanim dostaniemy swój mundur, to mamy właśnie takie czerwone polówki z logiem linii lotniczej. Kolejny fragment, który może świadczyć o tym, że chodzi właśnie o tę linię lotniczą, to następujący fragment. Szkolenie odbywało się w głównej siedzibie Arab Air, w stylizowanym na kształt samolotu budynku położonym w Deira, starej części Dubaju, niedaleko lotniska. Chodzi konkretnie o ten budynek. Oczywiście wspomniane jest tutaj również to, że elementem munduru jest na przykład czerwona szminka, która też jest bardzo charakterystyczna właśnie dla tej linii lotniczej. Przez całą książkę wiele jest takich znaków, które świadczą o tym, że jest to właśnie ta konkretna linia lotnicza. Zresztą sama bohaterka na samym początku tej opowieści zaznacza, że nazwa linii lotniczej musi zostać zmieniona, na co autor mówi, że ale przecież ludzie i tak się domyślą. No i właśnie tak, bez problemu tutaj można się domyślić, że chodzi właśnie o linię lotniczą Emirates. Tak jak wspomniałam na początku, jedynym takim momentem, kiedy zostajemy zapewnieni o tym, że jest to historia prawdziwa, nie są żadne źródła, nie są żadne rozmowy, wywiady przeprowadzone z większą liczbą osób, jest to tylko zapewnienie autora, że jest to historia prawdziwa, że zgłosiła się do niego właśnie bohaterka tej historii i stwierdzili oboje, że jest to historia na powieść. Przy czym ten fragment wygląda tak. Od razu wiedziałem, że miała rację. To była historia na powieść. Nie mogłem się doczekać kolejnych spotkań. Mamy tutaj historię dziewczyny, która przeżyła niewyobrażalną traumę, która według tej książki cudem uszła z życiem, cudem w ogóle wróciła do Polski i odcięła się od tego życia w Dubaju, która przeszła przez szereg okropnych rzeczy, naprawdę takich, których no nie da się wyjść po prostu bez żadnego szwanku, bez żadnego urazu na psychice, które wymagają lat terapii i lat leczenia, żeby się po tym pozbierać, co autor kwituje słowem, nie mogłam się doczekać naszego następnego spotkania. Trochę dziwnie to brzmi w kontekście tego, co dalej wydarzyło się w tej historii i o czym on już wiedział, bo to jest zaznaczone, że ona już mu tą historię opowiedziała i on się zgadza z tym, że to rzeczywiście jest historia na powieść, albo przynajmniej zarysowała mu mniej więcej, co tam się wydarzyło. I on to kwituje zdaniem, że nie może się doczekać kolejnych spotkań, więc on w ogóle nie ma tutaj żadnej empatii. W ogóle nie współczuje swojej bohaterce, widzi w niej tylko materiał na świetną powieść, która się dobrze sprzeda. No i tutaj się nie pomylił. Po tym prologu zaczyna się historia o tym, jak główna bohaterka, Anna, której imię również zostało zmienione, jak zostajemy właśnie w prologu poinformowani, w ogóle została tą stewardessą. Jak to się wydarzyło? Nie wiem dlaczego, ale zawsze w tego typu książkach jest taki trend, że główne bohaterki nigdy o tym nie marzyły, nigdy nie chciały być stewardessami. To się stało jakoś przypadkiem, bo ktoś je namówił, ktoś je wyciągnął i oczywiście one bez najmniejszego problemu, bez żadnego przygotowania, bez tak naprawdę żadnej wiedzy na temat tego, jak takie szkolenie, nie szkolenie, tylko rekrutacja wygląda, dostają tę pracę za pierwszym razem, a najczęściej, i również tutaj mamy ten schemat, osoba, której bardzo zależało, która była przygotowana, która bardzo się cieszyła na tę możliwość, tej pracy nie dostała. No i tutaj właśnie również ta historia zaczyna się zgodnie z tym motywem, to znaczy nasza bohaterka jest studentką filozofii, w ogóle nie myśli o czymś takim jak praca stewardesy, pracuje co prawda dorywczo jako kelnerka i chciałaby coś w swoim życiu zmienić, ale w ogóle nigdy jej to przez myśl nie przeszło, aż do momentu, kiedy w dniu egzaminu z filozofii przychodzi jej przyjaciółka i mówi, że właśnie ta linia lotnicza rekrutuje w Warszawie, czy w jakimś tam mieście, to nie jest istotne w tym momencie, i muszą koniecznie się wybrać. I ponieważ akurat były ubrane na egzamin, a więc formalnie, to wybierają się zamiast na egzamin na tę rekrutację. Oczywiście jest też wzmianka o tym, że główna bohaterka się nie maluje, że w ogóle sobie nie wyobraża siebie w makijażu, a tutaj nagle musi nałożyć czerwoną pomadkę na usta, że jak to? To jest standard w takich historiach. Nie wiem dlaczego tak ciężko się przyznać do tego, że ktoś o tej pracy myślał, że ktoś być może o niej marzył, że ktoś chciałby to robić, tylko zawsze jest właśnie ta wymówka, że nie, ja przecież nie chciałam, w ogóle nie wiedziałam, o co chodzi, tylko ktoś mnie namówił. Dalej mamy właśnie proces rekrutacji przedstawiony, mniej więcej jak to wygląda. Tutaj nie będę się czepiać, chociaż są pewne różnice między moim doświadczeniem a tym, co opisuje tutaj bohaterka, to jednak z różnych względów, o których później powiem, wynika, że to działo się co najmniej kilka lat wcześniej, a ten system po prostu, ten proces rekrutacji się z czasem zmienia. Więc być może wtedy, kiedy ona brała udział w takiej rekrutacji, to rzeczywiście wyglądało to w taki sposób, jak przedstawiła. Te zmiany nie są jakieś bardzo wielkie i bardzo drastyczne, tak więc jestem w stanie po prostu to zaakceptować, że tak kiedyś było. Być może po pandemii, kiedy znów zaczną się rekrutacje, te informacje, które ja mam, które Wam przedstawiałam, być może
może one też się już dezaktualizują. Także tutaj nie będę się czepiać, uważam, że to jest całkiem nieźle przedstawiony fragment, całkiem wiernie oddany zgodnie z tym, jak to rzeczywiście wygląda. Przy okazji tej rekrutacji rozbawił mnie tylko trochę jeden fragment. Tak jak wspomniałam, nasza główna bohaterka jest studentką filozofii, więc na jedno z pytań odpowiedziała w ten sposób. Dalai Lama powiedział: podaruj tym, których kochasz, skrzydła, aby mogli latać, korzenie, aby wracali i powody, aby zostali. No i wszystko okej, okay. Nawet bym tutaj nic nie mówiła, bo no jest studentką filozofii, więc wiadomo skąd jej przyszła na myśl akurat taka odpowiedź na jakieś konkretne pytanie rekruterki. Natomiast cała rekrutacja odbywa się w języku angielskim. I ciężko mi jest tutaj uwierzyć, że akurat zupełnie przypadkiem wiedziała, jak taki cytat oddać po angielsku. No nie wiem, dajcie mi znać, czy wydaje Wam się to dziwne, ale to tak naprawdę tylko taka dodatkowa informacja, to nie jest to, na czym chciałam się w tym filmie skupić, to nie ma znaczenia dla fabuły tak naprawdę. Chciałam też tutaj przytoczyć fragmenty, które pomogą nam umiejscowić tę książkę w czasie, mniej więcej, które przedstawiają nam czas akcji, ponieważ to będzie później istotne, a można to wywnioskować po niektórych fragmentach, ponieważ to wszystko się stale zmienia, to jak wygląda sytuacja, jak wygląda ta praca, jakie są warunki. No i z tego, co jest opisane w tej książce, wynika, że ta akcja rozgrywała się no, kilka lat temu co najmniej, a być może i więcej, na pewno więcej niż 3-4 lata, a świadczą o tym następujące fragmenty. W Dubaju uderzyło mnie nie tylko pustynne powietrze, ale i tamtejsza rzeczywistość, tak inna od znanej mi dotychczas. Zamieszkałam w jednym z wieżowców należących do moich linii lotniczych przy niezwykle ruchliwej Sheikh Zayed Road niedaleko Burj Khalifa. Mamy w tym fragmencie informację o tym, gdzie zostaje zakwaterowana bohaterka po przylocie do Dubaju. I po pierwsze, budynki na tej ulicy są już zamykane. Został chyba jeden albo dwa budynki na tej ulicy. One są cały czas zamykane, ponieważ nie są to budynki należące do linii lotniczych, tylko linia je wynajmuje i stara się przerzucić całkowicie na budynki, których są właścicielem, tak więc są one zamykane. Ale również w ostatnich latach nowa załoga, osoby, które dopiero co przylatują do Dubaju, nie są kwaterowane w takich budynkach. Są one kwaterowane na obrzeżach miasta, w takich zakwaterowaniach, w których większość się po 3 miesiącach można się przenieść, można się przeprowadzić, można zaaplikować o inne mieszkanie, tylko że te pierwsze 3 miesiące trzeba tam przetrwać. No i właśnie te budynki pustoszeją, nikt tam nie chce mieszkać, wszyscy się z nich wyprowadzają, jak tylko dostają taką możliwość, dlatego te nowe osoby są kwaterowane właśnie w tych budynkach, żeby po prostu tam ktoś w ogóle mieszkał. I rzeczywiście to się zmieniło, bo kiedyś to było możliwe, żeby dostać od razu z miejsca zakwaterowanie na głównej ulicy Dubaju, czyli właśnie na Sheikh Zayed Road, tak więc ten fragment wskazuje na to, że działo się to co najmniej kilka lat temu. Witaj w sieci linii lotniczych. Spotkania nie są tu łatwe, ale damy radę. Właśnie wróciłam z Jakarty. Kupiłam na lotnisku Prosecco. Musisz mi wszystko o sobie opowiedzieć. No i tutaj znowu mamy fragment, który pomaga nam zlokalizować mniej więcej czas akcji, ponieważ czasy, kiedy załoga mogła sobie kupić alkohol na pobycie i przywieźć go jako załoga do Dubaju, już niestety bezpowrotnie minęły. Znaczy niestety. Po prostu już tego nie można robić. Można oczywiście kupić alkohol i go przywieźć w momencie, kiedy jedziemy gdzieś jako turyści. To znaczy możemy i nie możemy. To jest bardzo skomplikowana procedura, którą trzeba wykonać. Trzeba zapłacić jakieś horrendalne pieniądze za cło, za ten alkohol, także to w ogóle jest nieopłacalne. No i dużo jest zamieszania z tym, także ogólnie już załoga tego nie robi. Kiedyś to było możliwe, także znowu mamy tutaj wskazanie na to, że działo się to kilka lat temu. A tutaj mamy fragment, który pomaga nam zamknąć te ramy czasowe od góry, to znaczy mamy taki fragment: Robert napisał do mnie, kiedy byłam w Auckland. Poprosił, żebym zadzwoniła, gdy tylko będę mogła. To był bardzo wyczerpujący lot, najdłuższy, jaki może się przytrafić w Arab Air. I rzeczywiście loty do Auckland to są najdłuższe loty, one trwają 17 godzin w jedną stronę, z tym, że ta linia lotnicza konkretna lata właśnie do Auckland od 2016 roku. Tak więc akcja w tym momencie książki musiała dziać się po 2016 roku. Dalej w książce mamy mniej więcej to, jak przebiega szkolenie. Szkolenie trwa 2 miesiące po przylocie do Dubaju i tutaj znowu nie za bardzo mogę się do czegoś przyczepić. Rzeczywiście to też jest w miarę wiernie oddane, ale też mam kilka takich fragmentów, żeby Wam przytoczyć, które są zgodne z prawdą. Po prostu chciałabym dodać jakiś swój komentarz, omówić, bo przy okazji Wy też możecie zobaczyć, jak to wygląda. Ja planuję nagrać taki osobny film, ale przy okazji tego filmu też mogę wspomnieć o rzeczach, które rzeczywiście mają miejsce i które są w tej książce zgodne z prawdą. Pierwsza sytuacja to sytuacja, w której główna bohaterka właśnie po raz pierwszy trafia na to szkolenie i nawiązuje znajomości z nowo poznanymi ludźmi. Wspomina o tym, że jest to bardzo duża mieszanka kulturowa, że są osoby różnych narodowości, są osoby z różnych kontynentów, Europejczycy, Azjaci, Amerykanie, Australijczycy, Afrykańczycy. I to rzeczywiście jest prawda, to jest totalny miszmasz kulturowy, nikt nas nie układa w grupy zgodnie z naszym pochodzeniem, to wszystko jest całkowita mieszanka kulturowa, bo to też przygotowuje nas w jakimś stopniu do późniejszej pracy na pokładzie, gdzie po pierwsze załoga będzie pochodziła z najróżniejszych stron świata, a po drugie z tych różnych stron świata będą pochodzili przede wszystkim pasażerowie. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że najbliższe 6 tygodni to jedyna możliwość nawiązania przyjaźni. Później latając nie będzie już na to szans. Regularnie będziemy widywać tylko swoich współlokatorów. Załoga na pokładzie zawsze będzie losowa. Arab Air zatrudnia 15 000 stewardess i stewardów. Na każdym locie tworzy się nowa załoga. Ludzie się poznają, a po powrocie do Dubaju rozstają. Kolejne spotkanie jest wyłącznie kwestią przypadku. I rzeczywiście to jest prawda, tak naprawdę jedyna szansa, jedyny moment, kiedy można z kimś nawiązać taką bliższą relację i spotykać się z tą osobą regularnie, to jest właśnie te
ten okres szkolenia przez 2 miesiące, ponieważ wtedy mamy ten sam grafik, jesteśmy cały czas w Dubaju, więc możemy się po zajęciach spotykać. I ja również miałam taką sytuację, zaprzyjaźniłam się na szkoleniu z dziewczyną z Serbii i później przez całą moją obecność, przez cały czas, kiedy mieszkałam w Dubaju, się przyjaźniłyśmy, chociaż bardzo trudno się było spotykać, bo zanim wybuchła pandemia, to zazwyczaj nasze grafiki totalnie się rozmijały. To znaczy, kiedy ja byłam w Dubaju, to ona gdzieś akurat leciała, a kiedy ona była w Dubaju, to ja miałam lot. Tak więc to jest naprawdę bardzo trudne, żeby takie relacje później podtrzymać. Więc rzeczywiście, poza swoimi współlokatorami, później tych ludzi widujemy bardzo wyrywkowo i bardzo przypadkowo, więc nawiązanie takich głębokich relacji jest bardzo ciężkie poza tym okresem 2-miesięcznego szkolenia. Nie miałam też pojęcia o tym, że na pokładzie samolotu znajduje się tyle zaskakujących przedmiotów i instalacji. Od na przykład kajdanki. Bardzo przydatny i, jak wkrótce miałam się przekonać, dość często używany sprzęt. Jest też siekiera, ta na szczęście nigdy nie była mi potrzebna, na wypadek katastrofy lub jakiejś innej ekstremalnej sytuacji. Nauczyłam się, co robić, gdybym uratowana z katastrofy musiała przetrwać w ekstremalnych warunkach, jak znaleźć pożywienie w dżungli, wodę na pustyni czy schronienie w regionach wiecznej zimy. Ta przerażająca wizja przeraża znacznie mniej, gdy wiesz, co może Ci uratować życie. Pod tym względem szkolenie robi z nas, stewardess i stewardów, prawdziwych superbohaterów. Potrafimy nawet odebrać poród. I tutaj znowu to jest prawda, rzeczywiście to szkolenie zawiera również takie elementy. Są elementy survivalu, naprawdę uczymy się o tym, jak przetrwać w konkretnych warunkach w razie katastrofy, czy to w dżungli, czy na wodzie, czy na pustyni, czy gdzieś w warunkach właśnie zimowych. Są też na pokładzie samolotu takie sprzęty, które pozwalają nam to przetrwać. Na przykład mamy całą taką paczkę właśnie, która to taki survival kit to się nazywa. I w tym na przykład znajduje się takie urządzenie, które odsala wodę. W przypadku lądowania na wodzie awaryjnego, na wodzie morskiej, czyli na oceanie albo na morzu, możemy użyć tego urządzenia, żeby odsalać wodę i tym samym mieć wodę zdatną do picia. Tak więc tutaj rzeczywiście to jest prawda, uczymy się takich rzeczy i rzeczywiście takie sprzęty znajdują się w samolocie, o czym jako pasażerowie często po prostu nie mamy pojęcia. No dobrze, przejdźmy w końcu do tych największych głupot, które w tej książce się znalazły i które są faktami, to znaczy nie są to wyłącznie moje opinie, ale jestem w stanie to po prostu podeprzeć tym, jak ta praca wygląda, jak to wszystko wygląda od środka i wiem po prostu, że autor tutaj mija się z prawdą. Zabronione jest picie alkoholu, chyba że jesteśmy w klubie lub hotelu z licencją. Za posiadanie lub zażywanie narkotyków można nawet stracić życie. Zabronione są kontakty seksualne poza związkiem małżeńskim, jak również publiczne okazywanie czułości. Nie ma mowy o pornografii ani o przewożeniu do Dubaju wieprzowiny. Nie wolno przeklinać, a w czasie ramadanu nie wolno publicznie pić nawet wody. I może odnieśmy się do tego fragmentu kawałek po kawałku. Jeżeli chodzi o picie alkoholu w Dubaju, to jest ono zabronione w miejscach publicznych, jak w Polsce, dokładnie tak samo jak w wielu innych krajach, to znaczy nie można iść przez ulicę czy siąść na ławce i spożywać alkoholu. Ale kiedy pójdziemy do restauracji, do pubu, do hotelu, gdziekolwiek, gdzie ten alkohol jest serwowany, to bez problemu go możemy dostać i to jest jak najbardziej legalne. Ponadto są w Dubaju i w ogóle w całych Emiratach specjalne sklepy z alkoholem, więc ten alkohol można tam również kupić i po prostu mieć go w domu. Potrzebna jest do tego licencja, której koszt to około 200 zł na rok, ale z taką licencją bez problemu można ją dostać, to nie jest w żaden sposób utrudnione, to jest bardzo proste do zrobienia. I można z tą licencją do takiego sklepu iść, legalnie kupić alkohol, legalnie go mieć w domu, legalnie go spożywać. Tak więc to nie jest tak, że to spożywanie alkoholu jest zabronione w Dubaju. Co do narkotyków, narkotyki są nielegalne wszędzie na świecie, również w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Oczywiście, że za ich spożywanie lub posiadanie można trafić do więzienia, nie wiem jakie są tam konkretnie kary, jakie prawo wymierza kary, być może również karę śmierci, nie wiem tego, bo się nie interesowałam. Ale to jest normalne, że narkotyki są nielegalne, tak samo jak wszędzie indziej na świecie, więc nie wiem, co tu jest takiego strasznego. Zabronione są kontakty seksualne poza związkiem małżeńskim. Jest to kraj, w którym obowiązuje prawo szariatu, natomiast to prawo dotyczy wyłącznie muzułmanów. Wy, kiedy jesteście osobami innego wyznania, nikt wam tego nie sprawdza, nikt wam do łóżka nie zagląda, nikt nie pyta, z kim sypiacie, z kim nie. Tak więc, no, to jest jakby na porządku dziennym tak naprawdę. Każdy tam ma chłopaka czy dziewczynę, każdy się z kimś spotyka, każdy ma jakieś kontakty seksualne z innymi osobami, niekoniecznie będąc z nimi po ślubie. Tak więc no, te kontakty seksualne oficjalnie są zabronione, wynika to z kraju, w jakim się żyje i to jest prawda powszechnie znana, więc to nie jest w żaden sposób szokujące. Natomiast nikt wam tego nie sprawdza i nikt tutaj jakby nie ma nic do tego, z kim wy idziecie do łóżka. Publiczne okazywanie uczuć. No tutaj warto sobie zdefiniować, co rozumiemy przez publiczne okazywanie uczuć, ponieważ trzymanie się za rękę czy przytulenie się na przywitanie w miejscu publicznym jest jak najbardziej dopuszczalne. Sama to wielokrotnie widziałam, nikt nie robił z tego problemu, to nie była w ogóle żadna zbrodnia się przytulić czy trzymać za rękę w miejscu publicznym. Natomiast jeżeli mówimy tutaj o takim ostentacyjnym, nie wiem, całowaniu się czy gdzieś tam obciskiwaniu, no to jasne, że tak, to wtedy ktoś może do was podejść, zwrócić wam uwagę, że nie wypada, żebyście poszli w jakieś inne miejsce. Albo po prostu ktoś może was, jakiś przechodzień, jakiś obywatel może was zaraportować i wtedy tak, można mieć z tego powodu problemy, natomiast to rzeczywiście musi być takie bardzo ostentacyjne, a nie jakieś zwykłe trzymanie się za rękę czy przytulenie. Nie ma mowy o pornografii, no i tutaj rzeczywiście strony pornograficzne są w całych Emiratach zablokowane, natomiast to nie są tylko strony pornograficzne, zablokowane są również na przykład wideorozmowy, to znaczy nie działają wideorozmowy na WhatsAppie, na Messengerze, iPhony nie mają FaceTime'a, także to wszystko jest poblokowane i właśnie ze względu na te aplikacje, ze względu na te rozmowy, wiele osób, szczególnie
szczególnie większość ekspatów, korzysta z VPN-ów. VPN-y oficjalnie są również nielegalne, ale znowu nikt Wam tutaj nie chodzi i nie pyta się, co macie w telefonie, więc większość osób taki VPN ma. I z VPN-em można zarówno wejść na strony pornograficzne, jak i skontaktować się właśnie przez wideorozmowy na WhatsAppie czy na FaceTime'ie. Także no, oficjalnie jest to nielegalne, ale w rzeczywistości nie wygląda to tak strasznie, jak próbuje to przedstawić autor. Co do zakazu przywożenia wieprzowiny do Dubaju, no to już jest w ogóle jakaś zupełna bzdura. Nie wiem w ogóle skąd taki pomysł. Ta wieprzowina jest dostępna w samym Dubaju, bez problemu w sklepach, w supermarketach. Są takie całe sekcje, które są wydzielone i są one podpisane, że one nie są dla muzułmanów i można tam wejść i normalnie kupić produkty wieprzowe. Jest bardzo dużo produktów z Sokołowa, na przykład polskiego, także to bez problemu można dostać w każdym większym supermarkecie i oczywiście również bez problemu można tą wieprzowinę wwieźć. Ja wywoziłam z domu jakiś schab, kiedy jeszcze jadłam mięso, kabanosy i z różnych pobytów też po prostu przywoziłam sobie różne jakieś szynki i takie produkty, także to absolutnie nie jest żaden problem, żeby wwieźć czy nawet na miejscu kupić wieprzowinę. Jest w tym fragmencie informacja również o tym, że w czasie ramadanu nie można publicznie pić wody. To jest rzeczywiście prawda, ponieważ ramadan obowiązuje, jest to jeden miesiąc w roku, który obowiązuje muzułmanów i oni przez okres ramadanu od świtu do zachodu słońca nie mogą spożywać niczego, włącznie właśnie z piciem żadnych napojów. Oczywiście nie wszyscy wybierają taki tryb życia, nie wszyscy tego przestrzegają, natomiast jest to oficjalne święto w kraju, wtedy inaczej wyglądają dni pracy i wszystkie sklepy, wszystkie restauracje, one dalej działają, natomiast mają zasłonięte witryny, tak żeby to nie było widoczne z ulicy po prostu, że ktoś spożywa jakiś posiłek. I tutaj chodzi tylko i wyłącznie o szacunek do kultury. Oczywiście tą wodę można kupić, można ją wypić gdzieś w ustronnym miejscu, ale po prostu przez sam szacunek nie robicie tego na środku ulicy. Po prostu i tyle. Ponownie ktoś może podejść i zwrócić Wam uwagę, że po prostu nie wypada i to nie jest kulturalne, ale nikt Was za to w więzieniu nie zamknie. Alkohol na pokładzie samolotu jest dla wielu pasażerów jednym z najważniejszych elementów podróży. Są w stanie poświęcić dla niego swoją godność, bagaż, żonę, cokolwiek trzeba. W Arab Air najwięcej piją pasażerowie lotów na trasach tzw. dry countries. I tutaj mamy gwiazdkę, że te suche kraje to są państwa, w których panuje prohibicja, takie jak Arabia Saudyjska i Iran. Jeżeli chodzi o Iran, to tutaj się nie wypowiem, ponieważ ja lotu do Iranu nigdy nie robiłam, natomiast loty do Arabii Saudyjskiej robiłam wielokrotnie i to jest bzdura, że pasażerowie piją alkohol, ponieważ zgodnie z zasadami my mamy absolutny zakaz przewożenia w ogóle alkoholu w samolocie na tych lotach. To znaczy barki, które zwykle mamy, one są puste. Tam w ogóle nie ma ładowanego alkoholu na te loty, więc nawet gdyby ktoś chciał i poprosił o alkohol, to nie mielibyśmy mu z czego go zaserwować. Co więcej, my zawsze przed takimi lotami mamy informację, że jeżeli ktoś by kupił na przykład na bezcłówce taki alkohol i sobie go spożywał w samolocie, to my musimy bardzo dokładnie po wylądowaniu sprawdzić samolot, ponieważ gdyby już obsługa naziemna w Arabii Saudyjskiej weszła do samolotu i znalazła właśnie jakieś butelki po alkoholu, to linia lotnicza zapłaciłaby ogromne kary. Tak więc ten alkohol jest absolutnie zabroniony i tutaj jakby nie ma odstępstwa od tej normy. Tak jak mówię, do Iranu się nie wypowiadam, ponieważ no, nie robiłam nigdy tego lotu, ale też do innych krajów, gdzie ten alkohol się pojawia na pokładzie, a są to kraje na przykład właśnie muzułmańskie, to, no, to nie jest tak, to tak nie wygląda. Są zdecydowanie więcej krajów i są to kraje europejskie głównie, gdzie ten alkohol schodzi jak szalony. I jednym z takich krajów jest na przykład Polska. Loty do Polski to są loty, na które schodzi najwięcej alkoholu obok Rosji i Wielkiej Brytanii. Także jak widzicie, no, nie są to tylko te kraje, w których panuje prohibicja, a właściwie powiedziałabym, że jest to mniejszość. I tutaj będzie jeden z moich ulubionych fragmentów i mamy tutaj sytuację, w której pijany pasażer zaczął wstawać, awanturować się i podszedł do drzwi, chcąc je otworzyć. W pewnej chwili wstał i zaczął biegać po pokładzie jak opętany. Jeden ze stewardów próbował go uspokoić, ale ten wyrwał się i wyskoczył do przedsionka tuż przy drzwiach ewakuacyjnych. W pewnym momencie, bez namysłu, w absolutnym amoku, złapał za dźwignię drzwi i próbował ją przesunąć. Gdyby mu się udało, życie straciliby pasażerowie siedzący najbliżej wyjścia, zostaliby po prostu wyssani, a w kabinie doszłoby do dekompresji, która mogłaby spowodować krwawienie z uszu u każdego z pasażerów, a nawet utratę słuchu. To wszystko oczywiście pod warunkiem, że udałoby nam się bezpiecznie wylądować. Otwarte w czasie lotu drzwi ewakuacyjne były już powodem kilku katastrof. Skupmy się na tych otwartych drzwiach ewakuacyjnych. Nie wiem, skąd autor zaczerpnął te informacje, skąd tutaj w ogóle, jakie jest źródło tych wielu katastrof spowodowanych właśnie otwartymi drzwiami ewakuacyjnymi. Nie trzeba daleko szukać, wystarczy to zgooglować. Prawda jest taka, że prawa fizyki nie pozwalają na otwarcie drzwi w kabinie na wysokości przelotowej, ze względu na to, że różnica ciśnień w kabinie a na zewnątrz jest po prostu zbyt duża i fizycznie jest to niemożliwe, żeby takie drzwi otworzyć, chyba że jakimś dźwigiem, no po prostu jakąś nadludzką siłą, ale człowiek, choćby nie wiem jak silny, takich drzwi po prostu nie otworzy. Bohaterka, która jest stewardessą, powinna to zdecydowanie wiedzieć. Jest to jeden z wielu takich przykładów, kiedy autor na siłę stara się budować taką atmosferę grozy, pisząc zupełne bzdury. I to w tej książce pojawia się bardzo często. Pasażerowie pierwszej klasy płacą za bilety tak niebotyczne pieniądze. Za wynajęcie pierwszej klasy na lot z Dubaju do Sydney można w Warszawie kupić 50-metrowe mieszkanie, że mają prawo wymagać. No i tutaj z ciekawości to sprawdziłam, ponieważ oczywiście te bilety w pierwszej klasie są horrendalnie drogie i jest to koszt rzędu 20-25 tysięcy na trasie, o której tutaj jest mowa, czyli Dubaj-Sydney.
Natomiast w całej pierwszej klasie na Boeingu jest 8 miejsc, więc róbcie sobie szybko matematykę, ile to jest 20 razy 8, a w Airbusie 14 miejsc. Więc jeżeli ktoś wynająłby, licząc, że jedno miejsce to jest 20, maksymalnie 25 tysięcy właśnie w pierwszej klasie, to gdyby ktoś wykupił je wszystkie, to nadal byłyby to kwoty rzędu 300, maksymalnie 400 tysięcy złotych. Czy za takie pieniądze można w Warszawie kupić 50-metrowe mieszkanie? Nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że nawet mieszkania w stanie deweloperskim są dużo droższe. Ale możecie to sprawdzić, być może ja nie zrobiłam dobrego researchu. Wydaje mi się, że jak patrzyłam na ceny mieszkań, to są one zdecydowanie wyższe. Tutaj mam jeszcze taką małą uwagę co do słownictwa, jakiego używa autor, ponieważ mamy na przykład fragment, w którym ten antagonista Mohamed, który jest Arabem, pochodzi właśnie z Emiratów Arabskich, używa swojego własnego języka i określa swoją dziewczynę, czyli naszą główną bohaterkę, jako Habibi. To jest określenie, które można tłumaczyć jako kochanie, skarbie i owszem, to się bardzo często stosuje, to jest bardzo powszechne, z tym, że Habibi to jest forma męska tego słowa, a Habibti to jest forma żeńska. I ten błąd tutaj pojawia się wielokrotnie bohater do kobiety mówi Habibi. No wydaje mi się, że jednak Arab, dla którego to jest język ojczysty, wiedziałby o tym i nie zrobiłby takiego błędu, więc tutaj też słaby research ze strony autora. A drugą taką rzeczą jest złe użycie takiego naszego slangu, jeżeli chodzi o załogę pokładową, ponieważ grafik lotów nazwany jest jako schedule, z tym, że ten grafik od lat nazywany jest jako roster i to po prostu są już żarty na temat tego, jak piszemy sobie na grupie is the roster out yet, czyli czy grafik już wyszedł, czy już mamy ten grafik i to zawsze był roster i nigdy to w życiu nie było nazwane jako schedule. Takie dwie drobnostki, ale jednak trochę to boli i widać, że no nie była to rozmowa z stewardessą faktycznie, tylko że albo że autor o to nie zapytał, tego nie sprawdził, tylko po prostu wpisał to, co mu się wydawało. Emirackie faszynistki dobierają psy do garderoby i mówią o nich jak o torebkach. Rozmawiałam kiedyś z nastoletnią emiratką, która leciała ze swoim czarnym Malti Blue na zakupy do Paryża. Powiedziała mi, że w klasie ekonomicznej siedzą jej dwie służące, które wiozą kolejne dwa małe pieski, białego i karmelowego. To jest kolejna bzdura, ponieważ polityka tych linii lotniczych jest taka, że na pokładzie nie można przewozić absolutnie żadnych zwierząt. Wyjątkiem jest pies przewodnik, z tym, że jest to jeden pies, więc jeżeli na pokładzie samolotu będzie dwóch niewidomych, to tylko jeden z nich może mieć ze sobą psa przewodnika. Cała reszta zwierząt, choćby najmniejsze pieski, muszą być przewożone w cargo pod pokładem. Z tym, że tak jak tutaj mówiłam, akcja tej książki dzieje się kilka lat wstecz, więc być może to się zmieniło, tego nie wiem, natomiast obecnie to jest niemożliwe. No dobrze, przejdźmy do właściwej akcji tej książki, która rozpoczyna się w momencie, kiedy nasza główna bohaterka zostaje awansowana i pracuje w pierwszej klasie. Z tym, że ona do tej pierwszej klasy trafia po 2 latach, a musicie wiedzieć, że taki proces trwa. Obecnie w klasie ekonomicznej spędza się 4-5 lat, później tyle samo czasu w klasie biznes i dopiero po, nie wiem, 8-10 latach przechodzi się właśnie do pierwszej klasy. Kilka lat temu rzeczywiście to było szybsze, ten proces trwał trochę szybciej, ale nadal nie były to 2 lata. Dla porównania moja współlokatorka, która według tych wszystkich wskazówek, które są w tej książce, mogła dołączyć do linii lotniczej właśnie w podobnym czasie co główna bohaterka, pracowała w klasie ekonomicznej, a później, kiedy już była moją współlokatorką, pracowała w klasie biznes, natomiast całościowo ona była stewardessą przez 5 lat. Także po 5 latach bycia tam dalej pracowała w klasie biznes, a nie w pierwszej klasie i nie było na razie w ogóle słowa o jakimś jej awansie. Także jak widzicie, to jest proces, który trwa co najmniej kilka lat, a tutaj mamy taki oto fragment. 2 lata minęły jak jeden dzień. Były ekscytujące, pełne podróży i nowych znajomości, ale w moje życie powoli wkradała się rutyna. Wiedziałam, że nadchodzi czas na zmiany. Nadal chciałam latać, świat wciąż mnie fascynował, ale potrzebowałam czegoś nowego. W takich sytuacjach ludzie pracujący w liniach lotniczych starają się o awans lub odchodzą. Dla jednych awansem jest przejście do elitarnych załóg latających na Airbusie A380, największym samolocie na świecie, dla innych to po prostu przejście do klasy biznes lub klasy pierwszej. Przejście takie poprzedza nieprawdopodobnie trudny egzamin. Ja jednak zdałam go bez większych przeszkód. I tutaj jeszcze jedna głupota, którą autor napisał. Napisał mianowicie o lataniu na Airbusie 380 jako o awansie. To jest nieprawda, ponieważ my w czasie szkolenia robimy licencję na oba typy samolotów, które są we flocie Emirates, czyli jest to Boeing 777 i właśnie Airbus 380. I na obu tych samolotach latamy od samego początku już w klasie ekonomicznej. Nie jest to absolutnie żadną formą awansu. Wynika to po prostu z tego, że takie dwa samoloty są we flocie tej akurat linii lotniczej. Co więc się dzieje, kiedy nasza bohaterka trafia do pierwszej klasy? Ano poznaje tam bardzo bogatego pasażera, który jest oczywiście Arabem, jest obrzydliwie bogaty, nie jest szejkiem, co warto zauważyć, ponieważ to jest tutaj podkreślone i myślę, że ma to być taka opozycja do tego, że w takich książkach zazwyczaj szejkowie są właśnie takimi szaleńcami. No tutaj po prostu mamy bardzo bogatego człowieka, który też jest Arabem. Od razu wpada mu w oko, on daje jej swój numer telefonu, chce się z nią umówić na kawę, ona na początku odmawia, bo nie czuje się z tym do końca w porządku, ale ostatecznie się z nim spotyka, no i nawiązuje się między nimi relacja.
od początku w tej relacji było mnóstwo czerwonych flag. On od samego początku w ogóle traktował ją bez szacunku. Wielokrotnie podkreślał, że jest jego własnością, że należy do niego, wezwał ją od dziwek i od różnych takich innych rzeczy. I dla niej to było zupełnie normalne, ona to akceptowała. Dopiero gdzieś tam później, pod koniec książki, faktycznie zaczęła się buntować, natomiast po każdym takim buncie wracała pokornie do niego. Ja tutaj nie chcę się w to zagłębiać, ponieważ to są rzeczy też bardzo psychologiczne i ja nie wiem, jak ofiara w takich sytuacjach się zachowuje, ja nie mam wykształcenia psychologicznego. Natomiast to, w jaki sposób to zostało przedstawione, jak to zostało wszystko oprawione dialogami, jak to wszystko... Każda z tych sytuacji jest tak absurdalna, tak groteskowa, że jak dla mnie to autor po prostu trochę zrobił sobie żarty z takiej poważnej sytuacji kobiet, które rzeczywiście są w jakimś przemocowym związku, które rzeczywiście są bite, poniżane. No po prostu jak się to czyta, to po prostu to, co autor zrobił, to jest według mnie po prostu brak szacunku do takich sytuacji. Dlatego więc nie chcę się do końca zagłębiać w te wszystkie decyzje i to, co się działo, natomiast chciałam Wam pokazać kilka absurdalnych sytuacji, które dzieją się na przestrzeni tej książki. I pierwszą taką sytuacją jest na przykład moment, w którym główna bohaterka dostaje SMS-a od swojego brata, który jest w Polsce, ponieważ ważne jest to, że ona wychowuje ją babcia i ma ona jeszcze młodszego brata. I pewnego dnia dostaje SMS-a od tego brata, że babcia nie żyje. Zapłakana dzwoni do niego, że jak to, że co się stało, natomiast brat zdezorientowany pyta, o co jej chodzi, bo on nigdy takiego SMS-a nie wysłał, babcia żyje i ma się dobrze. I ona pokazuje tę wiadomość Mohamedowi, czyli właśnie temu Arabowi. On oczywiście twierdzi, że to jest po polsku, więc on tego nie rozumie i tak dalej. I mówi, że może coś ci się wydawało, albo może niechcący skasowałaś tego SMS-a. I to jest pierwsza sytuacja chyba, w której on robił z niej wariatkę w pewnym sensie, to znaczy wmawia jej, że sytuacja, która rzeczywiście miała miejsce, się nigdy nie wydarzyła i to jest jego sposób manipulacji. On to będzie robił wielokrotnie. Wielokrotnie będą się tutaj działy straszne rzeczy głównej bohaterce, na co właśnie Mohamed będzie mówił, że ty na pewno sobie coś wymyśliłaś, na pewno to nie było tak i ona mu za każdym razem wierzy. Kolejna z takich sytuacji to, kiedy jadą razem do galerii handlowej, jest lato w Dubaju, a lato w Dubaju to są temperatury około 50 stopni, więc bez klimatyzacji po prostu przetrwać się nie da. No i właśnie Mohamed zostawia ją w tym samochodzie, zamyka ją w tym samochodzie, idzie do tej galerii i okazuje się, że wyłącza się klimatyzacja. Ta klimatyzacja przestaje działać, ona się nagrzewa w tym samochodzie. W pewnym momencie z gorąca traci przytomność i kiedy się budzi, jedzie tym samochodem, Mohamed go oczywiście prowadzi, ona ma na sobie jakieś chłodne ręczniki, próbuje ją ochłodzić. Obudziłam się z zimnym ręcznikiem na czole. Wciąż siedziałam w samochodzie, teraz już idealnie schłodzonym. Mo pędził jakimiś bocznymi uliczkami. Nie bardzo wiedziałam, gdzie jesteśmy. Dzięki Allahowi, tak się przestraszyłem. Zamknąłeś mnie w podgrzewanej puszce. Kochanie, nie było mnie 5 minut. Kłamał. Nie było go przynajmniej godzinę. To wiedziałam na pewno. Bzdura. Zrobiłeś to specjalnie. Głupiutki bąbelek. Powiedz mi, dlaczego miałbym to zrobić. Kocham cię żywą. Lubię gorące laski. Tutaj właśnie macie idealny przykład tego, jak w tej książce budowane są dialogi. One właśnie są na takim poziomie przez całą tę książkę. Dalej mamy sytuację, kiedy nasi bohaterowie lecą na wakacje do Tajlandii. Nasza główna bohaterka zostaje ućpana. Oczywiście ona o tym nie wie, wydaje jej się, że śpi, ale widzi gdzieś tam ma jakieś majaki, kiedy jej chłopak Mohamed i lekarz, który się nią zajmował, bo właśnie przez to, że zasłabła, czy coś takiego, mają jakąś w ogóle orgię seksualną z Tajkami i w ogóle tam jest mnóstwo kobiet i ona to tylko widzi, gdzieś tam wydaje się, że śni, ale nie do końca. Tam dzieją się okropne rzeczy, to jest wszystko opisane w tej książce, ale potem jednak mówi sobie, że to się na pewno tylko przyśniło, że to jest wina tego, co po prostu zobaczyła w tym klubie nocnym, no i że to po prostu jest jakieś tam jej urojenie. Do momentu, kiedy od swojej przyjaciółki, współlokatorki z Dubaju, dostaje na swój telefon wiadomość z filmem, który przedstawia właśnie to nagranie. Przedstawia nagranie jej chłopaka biorącego udział w orgii z Tajkami, kiedy ona na to patrzy. No i właśnie jest przerażona i dzwoni do tej swojej przyjaciółki, że w ogóle skąd ona ma to wideo? W ogóle jej pierwsza reakcja to jest obraza na tą przyjaciółkę, że skąd ona to ma i dlaczego coś takiego wysyła. I tutaj mamy podobną sytuację jak z tym bratem, ponieważ ta przyjaciółka też nie wie, o co chodzi, okazuje się, że to nie ta przyjaciółka jej to wysłała, że ktoś zmanipulował jej telefon. One tutaj trochę mają taki zgrzyt, trochę się kłócą, ale ostatecznie dochodzą do porozumienia. No ale sami widzicie, jakie tutaj są zastosowane chwyty. I to są tylko 3 czy 4 sytuacji, które Wam przedstawiłam, a które są tutaj nagminnie. Nagminnie jest pokazane to, że Mohamed absolutnie kontroluje każdy fragment jej życia, że jest w stanie dostać się do telefonu, nie widząc wcześniej na oczy w ogóle tego telefonu jej przyjaciółki i przesłać jej coś z tego telefonu, a potem to usunąć. Tak samo z bratem. Jest w stanie przesłać coś z telefonu jej brata na jej telefon, a później to usunąć. Zupełnie nie mając w ogóle w rękach tego telefonu, więc nie mając szansy jakby zamontować tam żadnego oprogramowania. Nie wiem do końca, jak to działa informatycznie, ale no jak widzicie, Mohamed jest specjalistą od wszystkiego. Mamy tutaj też taką sytuację, kiedy wybierają się do hotelu Shangri-La. Taki hotel rzeczywiście istnieje i w ogóle załoga jest tam częstym gościem, ponieważ w tym hotelu jest basen, na który mamy wolny dostęp. Ja też tam byłam rzeczywiście, bo po prostu z naszą kartą jako załoga pokładowa mamy tam darmowy wstęp na ten basen. Ten basen jest całkiem fajny, jest z niego widok na Burj Khalifa, ale nieistotne, po prostu mówię Wam, że taki hotel rzeczywiście tam jest.
i wybrali się do tego hotelu. To było po rozmowie, kiedy nasza główna bohaterka zapytała Mohameda, jakie on ma wobec niej oczekiwania, do czego ich związek zmierza. Generalnie chciała jakiejś deklaracji poważnego związku, no i on najwidoczniej bardzo się o to obraził i zamknął ją w tym pokoju hotelowym. Zabrał z niego wszystkie możliwe tkaniny, dywany, kołdry, ręczniki, poduszki, jej całe ubrania i ustawił tam klimatyzację na jakąś bardzo niską temperaturę, także ona marzła, a nie miała się czym okryć. Rozejrzałam się z niedowierzaniem. To nie był zwykły apartament, choć pozornie wszystko było w nim na swoim miejscu. Zaczęło do mnie docierać, co go wyróżniało. Na łóżku był tylko goły materac. Żadnego prześcieradła, poduszek, kołdry. W oknach nie było zasłon. Nigdzie też nie mogłam znaleźć moich ubrań. Z apartamentu usunięto wszystko, czym mogłabym się zakryć na tyle, by bez trudu go opuścić. Dopóki byłam zupełnie naga, oczywiście nie mogłam też zadzwonić po hotelową obsługę. No i tutaj właśnie jest też wyjaśnione to, że ten panel do ustawiania klimatyzacji nie działa, że ona nie może tej temperatury zmienić, nie może ogrzać tego pokoju. Natomiast ten fragment, który mówi, że ona naga nie może zadzwonić po obsługę, no nie wiem, gdybym ja stała przed opcją całkowitego wychudzenia swojego ciała, a zadzwonieniem po obsługę, która mogłaby mnie z tego bez problemu uwolnić, to jednak nawet naga po tą obsługę bym zadzwoniła, natomiast nasza bohaterka później kwituje to tak. Zostałam naga w pokoju hotelowym. Cóż, zapewne nie byłam pierwszą nagą laską, jaką widziały ściany tego hotelu. Z pokoju usunięto wszystkie tkaniny. Ale czy na pewno wcześniej tam były? Nie no, oczywiście, w luksusowym 5-gwiazdkowym czy 4-gwiazdkowym hotelu nie ma w ogóle absolutnie żadnych tkanin, nie ma pościeli, nie ma ręczników, nie ma dywanów, nie ma nic. Norma. Kiedy nasza bohaterka już odpowiednio się wychłodziła, wraca Mohamed i kwituje to krótkim i oczywistym. Głupiutki bąbelek, dlaczego nie włączyłaś klimatyzacji? Czy ja to muszę jeszcze jakoś komentować? To oczywiście nie jest koniec tego związku, ponieważ nasza bohaterka po wielu takich akcjach dalej postanawia wracać do Mohameda i informuje nas o tym w ten sposób. Oczywiście wbrew temu, co sobie obiecywałam, wkrótce spotkałam się z Mo. Kilka kolejnych randek było tak cudownych, że sytuacja z Shangri-La zaczęła mi się wydawać wydumanym przeze mnie koszmarkiem. Owszem, wiedziałam, że to się wydarzyło, ale już tak nie dramatyzowałam. Mohamed znowu mnie oczarował. Nie byłam już w stanie dłużej mu się opierać. Było tak jak dawniej, a nawet lepiej. Przez kilkanaście stron wydaje się, że wszystko jest normalnie, że jest to normalny, szczęśliwy związek, aż dochodzi do momentu, w którym mamy scenę zbiorowego gwałtu na głównej bohaterce i ona później dyskutuje z Mohamedem w taki sposób. Chcesz mi powiedzieć, że to jest normalne? Że normalne jest wypożyczanie swojej dziewczyny kolegom, żeby sobie poruchali? Wiem, może trochę przesadziłem, ale naprawdę chciałem się tobą pochwalić. Jesteś taka cudowna. I po tej akcji, kiedy ona zaczyna się troszkę buntować ze względu na to, że została zbiorowo zgwałcona przez kolegów Mohameda, on ją próbuje udobruchać w taki sposób, że kupuje jej bratu w Polsce nowiutkie Porsche. I Maciek, jej brat, dzwoni do niej taki zachwycony, że ej, podziękuj temu swojemu chłopakowi, że super prezent, że coś tam, wiecie, jest cały podjarany, że dostał Porsche. W ogóle jakby spoko, fajny prezent, dzięki, akceptuję. Nie wydaje mi się to ani trochę podejrzane w żadnym stopniu, że obcy facet kupuje mu tak drogi samochód, po czym pada taki dialog. Co ty odpierdalasz? Nic. Wiedziałam, że twój brat marzy o samochodzie. Pomyślałem, że mimo wszystkich moich błędów udowodnię, jak bardzo cię kocham. To był zwykły odruch serca. Nie wierzę w odruchy twojego serca. Wiem, że coś knujesz. Uspokój się, proszę. To po prostu świetny samochód. Sam taki miałem, gdy byłem w wieku twojego brata. Ma rewelacyjne przyspieszenie. I tylko hamulce bywają zawodne, powiedział Mo, po czym po prostu się rozłączył. W uszach wciąż brzmiało mi echo ostatniego zdania. Znowu osiągnął swój cel. Pokazał, jaki jest kochający i troskliwy, a potem jednym zdaniem zasiał we mnie bezgraniczne przerażenie. Nie wiedziałam, co mam zrobić. Przecież nie mogę zakazać Maćkowi korzystania z samochodu. I tak by mnie nie posłuchał. Jakby, czy wy rozumiecie, jaki to jest poziom absurdu? Mamy sytuację, w którym ta dziewczyna stoi w sytuacji zagrożenia własnego życia, kiedy zostaje wychłodzona w hotelu i nie zadzwoni po obsługę tego hotelu, bo jest naga. Tutaj wprost Mohamed powiedział jej, że samochód jej brata ma zepsute hamulce i że prawdopodobnie dojdzie do jakiegoś groźnego wypadku. I ona mówi, że nie zabroni temu bratu przecież jeździć samochodem, no bo jakby mogła. Co na to Mohamed, zapytacie? Jak reaguje na te wszystkie oskarżenia? Otóż oto co mówi Mohamed. Czego ode mnie oczekujesz? Powtórzyłam lodowatym tonem. Chcę, żebyś mnie kochała tak, jak ja kocham ciebie. Mam cię zamykać w windach, samochodach, gwałcić razem z koleżankami? Nie żartuj. Chociaż ta ostatnia propozycja jest całkiem interesująca. Zaśmiał się dźwięcznie. Ja naprawdę żadnej z tych rzeczy nie zrobiłem ze złej woli. Proszę, musisz mi uwierzyć. Daj mi jeszcze jedną szansę. Nie no jasne, on przecież tego nie zrobił ze złej woli, po prostu to był błąd, który może się zdarzyć każdemu. Każdy przecież ma czasem takie odpały. Sceny, które wam tutaj pokazałam, to są tylko nieliczne, wybrane sceny. Ja tutaj nie chcę analizować zachowania głównej bohaterki pod kątem psychologicznym, ponieważ nie jestem psychologiem i jak ktoś słusznie zwrócił mi uwagę, nie chcę mówić, że nie mogła się w taki sposób zachować w konkretnych sytuacjach, ponieważ mógł to być wynik różnych działań obronnych naszego organizmu. Natomiast poziom absurdów w tej książce to nie jest tylko to, co wam przytoczyłam. To dzieje się niemalże na każdej stronie. Do tego dochodzi żenująco niski poziom dialogów. A główny bohater spokojnie mógłby pracować w FBI ze swoimi hakerskimi umiejętnościami i ze swoimi umiejętnościami docierania do absolutnie każdego miejsca w każdym kraju. Jak więc kończy się ta historia? Jak nasza bohaterka ucieka z życiem i jak wraca do Polski, żeby zapomnieć o tym koszmarze, który ją spotkał? Ważne jest tutaj to, żeby też przedstawić wam, jak wygląda aplikacja o wizę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Otóż, żeby taką wizę uzyskać, trzeba zrobić szereg badań medycznych i wśród tych badań jest na przykład test na HIV. Jeżeli ktoś jest zakażony wirusem HIV, to nie ma wstępu do tego kraju, dostaje zakaz wjeżdżania,
absolutnie nie dostanie wizy, ponieważ jest to po prostu niezgodne z tamtejszym prawem. W Europie coś takiego by chyba nie przeszło, ponieważ z tego co mi się wydaje, to w Unii Europejskiej nie można dyskryminować kogoś ze względu na stan zdrowia, natomiast są to Zjednoczone Emiraty Arabskie, tam prawo jest zupełnie inne. Każda stewardesa i każdy steward na samym początku szkolenia, w pierwszym tygodniu również przechodzi takie badania, również ma robione takie testy. No i tutaj kilkanaście rozdziałów wcześniej mamy sytuację, kiedy właśnie koleżanka głównej bohaterki zostaje zakażona tym wirusem i zostaje to wykryte. Ona od razu zostaje deportowana i nie ma już możliwości wjazdu do kraju. I Anna razem ze swoimi przyjaciółkami, które są dalej w Dubaju, wpada na genialny pomysł, aby przemycić trochę jej krwi, żeby polecieć do niej. Ona była ze Szkocji i one lecą do niej do Szkocji, zabierają od niej fiolkę krwi, przewożą tą zakażoną krew do Dubaju i podają ją jako krew Anny gdzieś tam w klinice. Ktoś pobiera tą krew, ktoś tą fiolkę podmienia, już też do końca nie pamiętam jak to było. W każdym razie jest tutaj szereg takich dziwnych, zagmatwanych działań, żeby to w ogóle doszło do skutku. Dzięki temu w klinice w Dubaju myślą, że Anna jest zakażona wirusem HIV i oczywiście od razu deportują ją do domu. Dzięki temu również nawet Mohamed nie chce mieć z nią nic więcej wspólnego, ponieważ to jest rzeczywiście uznawane za coś takiego strasznego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i nikt w ogóle nie chce mieć nic wspólnego z takim człowiekiem, żadnych kontaktów, absolutnie w ogóle nie chce być kojarzony z taką osobą. Plan całkiem sprytny, znowu trochę jak z Mission Impossible, tylko że wydaje mi się, że skoro w kraju, który tak bardzo dba o to, aby obywatele i rezydenci tego kraju nie mieli wirusa HIV, to wwiezienie zakażonej krwi byłoby troszkę bardziej skomplikowane. Nie wiem, jak to wygląda, jak wygląda taki proces przewożenia w ogóle takich rzeczy medycznych, jak wygląda proces przewożenia krwi. Czy może to zrobić taki zwykły pasażer w bagażu podręcznym bądź rejestrowanym, czy to musi być jakiś przedstawiciel medyczny. Nie wiem, ale wydaje mi się to mocno naciągane i mocno podejrzane, ale tak właśnie kończy się ta książka i w taki sposób Anna wraca do Polski i udaje jej się zerwać z tamtym życiem. No cóż, oczywiście mogłabym o tej książce mówić jeszcze wiele, ale ten film już i tak będzie koszmarnie długi, bo 3 razy ładowałam baterię, tak więc no myślę, że będzie on trwał około godziny. Mam nadzieję, że uda mi się to maksymalnie skrócić. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś interesującego z tego filmu, że takie porównanie rzeczywistości z niektórymi fragmentami tej książki było dla Was interesujące. Jeżeli chcielibyście wyciągnąć cokolwiek po tym filmie, to chciałabym, żeby to było to, żebyście takie książki jak ta traktowali z przymrużeniem oka, żeby one nie były dla Was źródłem informacji o Dubaju i na temat życia w kraju arabskim, bo po prostu jest tutaj mnóstwo naciąganych sytuacji, jest mnóstwo momentów, kiedy prawda jest przedstawiona albo w taki sposób, żeby wyglądać na taką przerażającą, a w rzeczywistości aż taka nie jest, albo w ogóle całkowicie się tutaj mijamy z prawdą i przedstawiamy wszystko w jak najczarniejszych barwach. Tutaj co chwila ktoś umiera, co chwila ktoś popełnia samobójstwo, co chwila ktoś ginie w jakichś niewyjaśnionych okolicznościach. To się dzieje niemalże non-stop na kartach tej powieści. Tak więc sami widzicie, że no jest to wszystko bardzo mocno przedramatyzowane i podkoloryzowane, żeby ukazać Dubaj w jak najgorszym świetle. W rzeczywistości ta praca jest naprawdę świetną przygodą i oczywiście być może takie historie się zdarzają. Natomiast to nie jest tak, że na pewno padniecie ofiarą jakiegoś szejka czy jakiegoś bogatego Araba, bo tak po prostu nie jest i można naprawdę mieć fajne, przyjemne życie, przynajmniej przez jakiś czas. Jeżeli nie planujecie swojej przyszłości mieszkając właśnie w kraju arabskim, to przynajmniej na ten rok, dwa można naprawdę przeżyć fajną przygodę. Ja przeżyłam świetną przygodę i na pewno będę bardzo miło ten czas wspominać i na pewno nie powiem, że ta praca była dla mnie najgorszym koszmarem. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć!